Od samego początku małe problemy, nie ukrywam, że od piątku samochód tarakuje po pierwszych treningach, podjazdach treningowych, nie wkręca się na pełne obroty, także no nie mam pełnej mocy w nim, nie uzyskuję tych czasów, które chciałbym uzyskać. Udało mi się poprawić czas z 2010 roku, Saatem miałem 1.37, tutaj 1.36.9, także minimalnie na drugim podjeździe wyścigowym, natomiast no jest generalka poza dziesiątką, stosunkowo nie za dużo punktów, ale też z drugiej strony jestem na mecie, cały zdrowy to najważniejsze i teraz musimy rozwiązać ten problem technicznie samochodem, przygotowywać się już na następną rundę na Banowcu.